Dzień dobry, cześć i witam w dzisiejszym odcinku. Witam Was na kanale. Jak widzicie, jesteśmy już w menu sklepu. Bo dzisiaj kupujemy ciężarówkę marki Scania. Muzyka sobie NCS, tyle w tyle leci, więc mi nie zablokują filmu, więc spokojnie. Tutaj się jeszcze przesyła mi film z 15, ale to na spokojnie. No ale dobra, trzeba kupić tą skakankę. 132 tysiące, kup, tak. Ile mam? Gdzieś 7 tysięcy nie dało echo. Bo dzisiaj będziemy sobie jeszcze jakieś kury zakosić, więc... Mamy 1 015 000 kredytów, ale trudno. Nie da się tego inaczej zrobić. Kolor podstawowy skakankowy. To właśnie nie wiem, jaki tam był kolor. Dobra, na razie takie nie chcę. Właśnie, czy w ogóle urosła ta soja? Trzeba tego zacząć. Dobra, soja jest gotowa do zbioru. Kukurydza też jest gotowa do zbioru. Więc pędz zostaje z tą przyczepą. A skanie na kukurydzę sobie rzucimy. Oczywiście teksturki szybko sobie pominiemy poza cinkiem. Ale lecimy. Tutaj w rządzie trzeba header pominąć. A ja mam w ogóle header do kukurydzy? Dobra, tu jest. Bo wiedziałem, że miałem, ale... Musiałem się upewnić, na pewno trzeba. Jedziemy szybko podmienić headery. Wczesna wiosna. Wczesna jesień, sorry. Będziemy siać dzisiaj, jak się uda, to jeszcze rzepak, ale chyba nie. Bo zaraz będziemy brać tejera. Będziemy brać tejerka zaraz i będziemy powiększać pole. Messengera nie wyłączyłem. Facebooka nie wyłączyłem na, tym. Na czym? Na komputerze i będzie cały czas spykać. A tam pewnie artysta coś chce, żeby grać na Dąbrówce, ale trudno. O, a czemu takie lagi? Czemu mam tylko 5 FPS-ów? Nie wiem, chyba dysk mi już nie wyrabia. Ale zobaczymy, jak będzie tak tragicznie, to znajduję, że będę musiał przestać nagrywać. I coś wykombinować. Dobra, bierzemy header do kukurydzy, jedziemy kości kukurydzy na pole numer 14. I tam zaraz puszczę sobie Steyera i będę powiększał pole. Ara. Powiedział, a Michael. Zobacz mesa. O boj, jeszcze Discord z tym. Pod TTS-em tu napisali. Dobra, to przez pola na skróty. John Deere tu stoi z pługiem, ale to za chwilę. Tutaj te dwa pola będą wielkie soi, więc na spokojnie. Ale myślę, że tutaj już na 25, 26, 27 mogę puścić, żeby sobie siał John Deere. Bo tam będzie rzepak na pewno. Więc na spokojnie mogę sobie już puszczać tam. Dzisiaj w sumie jest wszystko i nic w tym odcinku. A tutaj widzę, że trawy nie mam niedosianą. No tutaj to ja wiem, bo tutaj gładziłem teren, to będzie zaorane, więc tutaj się nie martwię o to. A jakieś ściernisko, no ściernisko jest zajebiste po kukurydzy. Bym chętnie sorkę zrobił, ale nie mogę. No teraz skakanką trzeba tu przejść na kukurydzę. Bo soje to ja tu nie przewiduję dużo. O, zajebista skakanka. Obrót kamery to wyłącz mi to od razu. 83 na godzinę. No DAF może 105 jechać. Mam DAF, ale nie kupowałem DAF jeszcze. Oczywiście flagi niemieckie sobie założyłem, bo to niemiecka mapa. No i teraz to będzie szło. Skakanka kupiona. No i zarobiliście, mi się to podoba. Jest 17.34 niedziela. Tamten dzień nagrywałem w piątek? Czy w sobotę? Wczoraj chyba nagrywałem. No to już mam kolejny tydzień nagrany do przodu, bo tak jak powiedziałem, chcę mieć Feldbruna nagranego do przodu.
Jeszcze przeładowczo się jakaś przydała do moich ciągników, żeby sobie odbierać, ale no dobra, na razie. Ten pierwszy sezon to sobie zrobimy tak, że... Czy ja to nagrywanie nie wyłączyłem? Nie, nie wyłączyłem. Dobra. Dobra, to zaraz ogarnę sobie Jundira. Widać, że nawet to po odcinku nie było posprzątane nic. Tylko od razu po odcinku było wyłączony serwer i ogień. Zajęty. Jestem. O, i tak akurat włączyłem tego farminga, jak tutaj przyjechałem. Nie zarobiliście. Zarabierzemy tutaj oczywiście naszego Amazona i jedziemy siać. Tu był rzepak, więc mi nie pasuje. Właśnie nie wiem, na się, wiecie, w silniku. Wolę na przeniesienie świątyniaki, górach cyfrowych, kukurydza, rzepa. Ostatni sezon to jest siany, bo wtedy trzeba będzie wapnować. Ale damy radę. Kiedy do jajca, jakim trochę kasy zbraknie na nasiona. A może tak być. Ty, no zbraknie mi kasy, muszę dożyć szybko 5000 kredytów. Dobra, ale to się spłaci. Ten 1,20 to nie jest dużo do spłaty. Znaczy to jest dużo może do spłaty, ale to się da spłacić. Bo patrzcie, że mam 570 ton rzepaku i zda się, tak? 140 owsa, bo tego nie powiedziałem ile mam. 147 ton dokładnie owsa. Jeszcze trochę soli będę miał parę ton. I kukurydzy parę ton. Automatyczna dawka siewu jest, nie? Więc tutaj był rzepak, więc mi to nie pasuje. Jak starszy czas, to tutaj jeszcze w odcinku Jundir będzie sobie siał. Jakąś tam pszenicę. Ale 26. A, może 25, może złapię. Dwa obrosia sobie zrobimy. 14,9 na roczniki i obrót. No i dobra, 1000 punktów, więc na to jakieś pół godzinki będzie robił. Więc akurat na odcinek. No mówię, jak starszy czas, to jeszcze na tym by wysiał. Na... Niby pisze, że 20 minut, więc akurat. Więc jak starszy czas, to jeszcze tutaj będą siali. Pszenicę. Ale tu już chyba na dwa będą siać. Albo tutaj będą siać, nie wiem. Albo tu i tu będą siać za laszem. Kukurydza, ile ty ma... O, kukurydza jest pełna. Przydałoby się kukurydzę wysypać. Ten soli też ma już prawie pełny zbiornik, więc... Zaraz trzeba będzie go wysypać. Więc sobie leci, leci. Leci do tych zbiorników. Wiesz, tak może trochę nierealnie, że jeżdżę. To jest ten konwój, zapomniałem. Dobra, to się usypiemy w miejscu na ludzie. Dobra, dalej mi tego... A, bo tu jest nawóz sypany. Trzeba gdzieś ten nawóz wykorzystać. A gdzie jest mój głębość? Tu jest. Oczywiście do Steyera, no bo... Nie mam innego ciągnika wolnego w tym momencie. A to jest w miarę lekkie, więc da sobie radę. Coś takiego sobie zwalnimy. No i gaz. Lecimy. Słyszcie sobie... Już
szybko do lekcjonera, żeby go zwolnić, bo ja nie chcę się jechać ciągnikiem tam po to, po tą saję. Czemu tam mam dwie przyczepy zostawione na tym polu? Nie wiem. Ale recypiłem się na tę większą. Dobra, ty syp. I teraz muszę szybko Jandira puścić, żeby kosił tę kukurydzę. Cztery! Kurwa. Zapomniałem o tym, że to jest tak zrąbanie co zrobione. No nie, i od nowa będę musiał malować trawę. Oj, nie miało to tak wyjść. Aby wyszło jak zwykle, czyli beznadziejnie. No, zapomniałem o tym, że tutaj nie można puszyć pracownika. Znaczy pracownika, tylko ciągnika na tym pomacie. Zapomniałem tyle. I teraz od nowa muszę taki hejk farmalować, no by go pies kopnął w jaja, nie? Ech, jest. Widać, jak chcę jednak się na szybko coś nagrać, to nie idzie. Dobra, pomaluję to szybko od razu, póki jestem, bo później nie będzie mi się chciało tego robić. Dodatkowa robota wyszła na odcinku, no ale co ja zrobię, że zapomniałem. Dobra. To trzeba tak pomalować i koniec. No co za przypał, nie? I przez całą długość drogi tak muszę malować. No to tutaj dosyć długo to nie będzie, bo dużo sezonów już mi zostało. Tak mi się wydaje, że dużo sezonów mi zostało. No ale jednak chciałem, żeby się było bez malowania, ale nie wyszło. Jestem w połowie 13 dopiero, a to jeszcze taki kawał jechał. No za głupotę trzeba płacić, nie? Niestety. Dobra, tu już trochę będzie można malować, nie trzeba tak szeroko. I też to pomaluję, bo i tak ten będę jechał, i tak. Oczywiście tekstura trawy też jest podmieniona. Dobra, ostatnia prosto została, że tu pociągnę, dobra. Już więcej nie było, już jest dobrze pomalowane. Dobra, wywalę mi z tego kombajnu. Wsiadę mi do sztyjera. Grzejemy. Ajajajajajajajajaj. Dobra, elegancko. Oczywiście tutaj tylko sobie obraz tego pola zrobię. Jeszcze go na cosplayu na 20, na 14, żeby sobie orał. O, ten już tam drugie kółko robi, zajebiście mu to idzie coś, nie? Trzeba trochę dalej, bo wiadomo, jak to jest. 14 trzeba samo zaorać, no bo jest kukurydza. A nie przeszkodzisz tej orki. Jakby musiał to kółkiem zaorać, czy tym, no to jeden pies. Zrobię sobie tutaj prostą linię, żeby to jakoś w miarę wyglądało. Mógłbym za tego supa tam się wrąbać jeszcze.
to podorać, ale po co? Tak się to za daleko już wrąbałem, ale no niech tak już będzie. No i ty też za nim. Zaraz będziemy pełny zbiornik, kolega. W sumie mogę trochę bliżej tego asfaltu podjechać, ale no dobra już. Nie będę tak żydowo tego terenu. No tak w miarę to jakoś wyglądało, to tutaj też trochę dalej odjadę. No tak w miarę proporcjonalnie to jakoś wyglądało, że tam tak szeroko, tutaj tak trochę będzie. No i dobra. Przeciągnę sobie tutaj tingą maszyn dotąd. A dalej to wiadomo. Teraz ja kombajnę podjadę, bo to jest praktycznie parę przejazdów dalej. On tą sobie skończył kasić? Nie wiem. A kukurydza zaraz będzie skoszona, więc o to mi chodziło. Co i mu dwa przejazdy zostało. W sumie mogę trochę podjechać tym fędzikiem, żeby nie było. Tu na górka i niech stoi. Nie gaszek był w zarobie, trzeba go odpalać. Kukurydza się wysypała. Jeszcze nie. Dobrze, że wszedłem na farminga, bo tak zacząłem, że się stacza kombaj. Czterdzieści ton już jest nasypane. Jeszcze jeden pełny zbiornik wejdzie, a później już będzie trzeba jechać wysypać tę przyczepkę. Na pewno zimą mi ułatwi tutaj robotę te ciężarówka. I będzie trzeba wozić z... Boże. Na skup. Dobra, ten tu kończy. Niech sobie kończy, a ja szybko nagram ten kurs. Niech on już tutaj sobie orze. Niech sobie już tutaj działa. Powolutku. Z tą kukurydzą. Odrobimy trochę dalej. To do supa to sobie to połączę sam, ręcznie. Mógłbym tam do supa przejechać. Ale po co? Nie zależy, żeby on tą 14 załarał dzisiaj. No wiadomo, że na odcinku nie uda mi się tego zrobić, ale... Przejdziemy sobie środkiem. Bo i tak do połowy tylko mojego nagranego będzie jechał. W tych narożnikach najbardziej będę musiał tutaj podokaszać ten kukurydzę. Bo on pewnie pierw koło będzie jeździł. Ale idzie. W 51 godzinę to można jechać. Dobra, zatrzymaj kurs. Generacja kursu, obecnie kurs. Dwa kółka sobie robimy. Damy sobie na 6-1. Myślałem, że od tamtej strony. Dobra, tutaj sobie tak połączymy to. 18 albo 18.30 to jest 2000 punktów, to tego nie znaczy zaorać. Czterdzieści minut.
Czy jakbym był na 18.30, to bym zdążył. Dobra, bo to jak się nie uda, to najwyżej sobie zapisze X i tyle. To jest to nazwie X i tyle. Wolałbym, żebyś kolegę od tej strony kosił. Bo on tutaj będzie tym Glamotion Setera jeździł, więc będzie mi tutaj niszczył moją kukurydzę. A wolałbym jak najwięcej tej kukurydzy zebrać. Dobra, John Deere sobie tam już prawie całe pole latę. Ty, no dwa razy po 16, czyli 33 tony zabrałem. Coś koło tego. No się wiem, że 16 razy 2 to jest 32, no ale... Ale wiadomo, że ponad... Wiem o tym, że ponad 17, ponad 16 ton zawsze spałem. Tam było 16 chyba 300, a tutaj 17, 16 700 było, więc... Nie, to może tutaj stać, ja sobie to płocinkę wysypię. Ale tutaj z kulturem już był. Przejechał. Teraz trzeba będzie kombajn zwolnić. Wysypać go. Wtedy go puścić na tę końcówkę. Najwyżej resztę w zbiorniku przywiezę. Bo nie da się tego inaczej zrobić. Tu trzeba będzie zaraz poprzecznik szybko walnąć. Urwa. 23 minuty, czyli mamy jeszcze 8 minut. Siema. Witam. Siema. Widzowie, którzy oglądają ten odcinek. A co się stało, że ten taki nagrzany jest nasz kolega? Nie mam pojęcia. Ale to się źle skończy, ja ci powiem. Jak? On już był. On już wczoraj był zły, żeś miał jechać. To się źle skończy. Człowiek, ja wczoraj co się działo, to jest masakra. Wiesz, jak ja bym teraz powiedział, że o 18.30 nie gramy, bo wychodzę na dwór? Załóżmy. Powiedzmy, że wracam 22. O, i to mi się załamał. Myślę, że tak by było. A wręcz na pewno by tak było. On mnie tu już od rana truje o tej Donobruce. Od 8 rano już pisze o niej. A, wiesz, to on nawet już o 2 w nocy pisał o niej. Bo ja rano se wstaję o 11 i patrzę, a ten tam druga 50 chyba. Michael dzisiaj dobrówka czy coś tam. No nie wiem, zaraz o pierwszym wiadomo się drugie wniosek dzisiaj. Oj. Będzie tak, że on tyle dzisiaj gadał o tej dobrówce, że no... Nie wiem, czy bym ją znalazł. No wystarczy pisać. Tak jak mówię, jakby Dedek był, to... Jakby był Dedek, no to myślę, że... To on by tam się nie znosił 4 na 8. No. O, budowa platformy i lag internetu. No. A, to jest ten, co tam skończył, dobra, że wiem, co to było.
Host nie odpowiada. No to już od samego początku się rwał. A ten w ogóle. Dobra, coś żebym miał zrobić. A ja miałem gendera odblokować. Boże, coś chciałem ci powiedzieć, ale żebym zapomniał. To mów, póki jeszcze pamiętasz. No, że... ten... MST, jak się tam te foreście rozwinęli, widziałeś to? No, Tyrolka, jakbym zrobili piłę, już znaleźli. No. W sensie ja nie oglądałem, tylko po tytułach widziałem. Jo, no, ale... Nie wiem, ale jakoś... Nie wiem czemu, ale oni mi nie pasują do The Foresta. Czemu? No, nie wiem. No i tak bardziej do farminga. No tak, no wiesz, jak przez cały czas. A dzisiaj jubileusz. Wiem, live jest cały czas. Nie. 300 odcinków. Znaczy no 290, chyba 7 jest. Dobra, a ja kończę kosić kukurydzę. Ogólnie ten odcinek jest taki posklejany, że tu wszystko się dzieje. Co? No, stary, od żniw po orka aż po siebie. Ty, ale ładny ten teren. Zobacz sobie ostatni odcinek tego. Jaki teren? No, ładnie to zrobili, Boże. Kukurydza z koszołona. Czy będzie zaorany? No nie, wiadomo, że nie do końca odcinka, ale... To się da. Oh. Oczywiście, gdyby nie cosplay, to by tak dużo nie było roboty zrobione. Ale u ciebie i tak to się nie lakuje. Jak? Na pewnym serwerze. No nie, no to na szczęście to... Próbowałem to chyba szału dostać, jakby tak to się działo tutaj. No, człowiek. No bo to oryginalna mapa, to nie ma co się zbudować. Też prawda. Też prawda. Przecież to jest farming, to różnie bywa. Zajebiście, ty. Podoba mi się to. Z 4 hektarów 70 ton kukurydzy zebrałem. To dobrze. Czyli 20 ton z hektara, szajszne. To jest nierealne, przecież nierealne. Ale to jest fajne. Nie, gdyby tyle sypało. W farmingu tak jak w Realu, to nigdy byśmy się nie dorobili. No, myślę, że... Że nie. 119 godzin. 119.25. Dobra, to ja mam... trochę więcej. Ale nie dużo. Bo ja mam 183. No ja sobie liczyłem kiedyś, że średnio na serię 200 godzin wychodzi. No ale tutaj się nie dało tego fizycznie zrobić, bo po prostu trudny jest włączony tryb. Ja zanim chyba kombajn kupiłem, to miałem ze 100 godzin prawie. No 100 godzin chyba miałem zanim tego żebyra kupiłem dużego. No, 7 krów. A zaczynałem od 2. Wiesz, żebym miał ogólnie 9?
Tylko dwa byki się urodziły, musiałem jeszcze raz? Szarambany. Najlepsze jest to, że ja zrobiłem w 60 chyba odcinku, czy którymś tam, kiszonkę, z której dało mi pół miliona, nie? No a jeszcze jej nie wykorzystałem. Chyba nawet do końca serii nie wykorzystam. Mi zostało 260 ton trawy z tych stogu jeszcze do skarmienia. O kurczę, sporo. Troszku. No 260, a oni przez całą zimę mi zjedzą przy 7 krowach. No z 8 ton. Może 10 maksymalnie. Na same trawy jadą i żyją. Mają 57% zdrowia. Moje no, mają 84 i nie wiem, czy kiedykolwiek miał 100. Nie mają słamy chyba, to może tyle. Też może dlatego. Ale mają po 57 zdrowia, to wyrąbane. Jakbym dał im te emery, to na pewno były mieli 80, ale po co? Trzeba trawę zlikwidować. Dobra, ile zostało mi do końca? 30 minut, no dobra, czyli 3 minuty. Przesunę 5 minut. Stary, ja już jak wsiadam do kurplaya, nie? Jak go zwalniam? To jest dąbrówki strzyżenia H klikam, żeby mógł ruszać się ciągnikiem, nie? Bo tam tak jakby pracownik jeszcze jeździ, a tutaj tego nie ma. Stary, strzyżenia H klikam, żeby ruszyć, a on sam jedzie. A po co, bo jak klikasz cosplaya, to musisz H kliknąć jeszcze? Nie. W sensie jak go wyłączam. To wtedy jakby niby pracownik jeździ, jest ciągnik zablokowany. Albo tutaj te sprzyżyczenia już opuszczam mu maszynę, nie? A nie trzeba. Bo na dąbrówce trzeba mu opuścić. Tak. Bo on no, se ruszy i se podniesie kutas. Tak, no. Nie wiem, ten sef się tak spukował coś. A tam ogólnie problemy od początku były z tym cosplayem. No. Ale ogólnie z mapą. Mi się zdaje, że to może być od mapy. A wręcz na pewno. No. Myślę, że tak może być. Na pewno od mapy, bo na innych mapach przecież tak nie miałem. No ale no, trzeba przeżyć. Dużo już nie zostało na szczęście. No nie zostało i... no. Cieszymy się z tego powodu. No. Nie no, gdyby nie te lagi, nie? Te lagi, no to problemy. Ogólnie mapa zajebista, ale... no, to fajne. Ty, no ty ja już jestem głupi, stary. Czemu? No ja już nie wiem, co ja kurde mam robić. Gdzie? Ja już mam tyle pomysłów na tą grówkę, co ja miałem tam jeszcze kupić, a nie ma za co, no nie ma za co. Aha. Tam miałem stare jeszcze chyba 10 pól do plan, mam plan, żeby kupić. O. Znaczy pola to akurat mnie nie interesują w tym momencie, bo bardziej mi chodziło o ciągniki jakieś większe. Bo mam tylko 280 koni, największy ciągnik, to jest kurwa porażka. Gdzie na Felsbrunie mam czeku... no może większe gospodarstwo, no ale... ale mam 450 koni ciągnik największy. No u nas na tej mapie najmniejsze gospodarstwo ma ciągnik, który ma najwięcej koni. I oczywiście kto go ma? Arab. A co ma?
No Maseja 400 koni. No tak. No. To jest największy ciąg na mapie. Co? No, bo nikt nie ma powyżej 400 chyba. No nie. No widzicie, ale ja mam największy kombajn na serii. Na mapie. Kto? No jaki? Ja mam największy. No, klasa. A idealnie jest większy? Nie, idealnie jest mniejszy. Od 900 litrów jest mniejszy. A ja no? Ogólnie jest większy. Koni ma więcej. Przede wszystkim patrzy. No. No ale header taki Vidal, sam. No header ten sam, ale Vidal mi się nie podoba ten. Ta rura, bo on ma strasznie niską rurę. Więc na tą dużą przyczepę będzie miał problem ciągnąć. Na górce jak będzie stało. A ty będziesz w dołku. No, ja w moim kombajnie mam wysoką rurę, więc wyjebam. O, mi się w kałuszy. O Boże. Dobra, trzeba będzie zaradzić na tą mapę. Jo. No robota jest. Jak to jest, o kurczę. Czy serio masz wyższą tą rurę? No, przecież ona jest dużo wyższa. Ej, ale mi już zatkało. A, no ta, bo ona idzie do góry też. A moja nie idzie do góry. Co to jest za klępa wielka? Jo, nie chcę taki kół. To już chyba wolę głośnicę tu założyć. Co? Głośnicę to są brzydkie. Nie, bo pobrałem sobie takiego case'a, ale ma takie klępy szerokie. Stary, on ma... Jedno koło jak dwa bliźniacze. Sześćset koni oczywiście w case'ie. Mnie to jeszcze dziwi, dlaczego artysta Blanka nie chce. Jeszcze go nie woła o niego. Miał wysłać ten kub, nikt go nie wysłał. Nie wiem, muszę pomyśleć nad tym kombajnem. Jak go skonfigurować. Na razie nie mam głowy. Na razie trzymajcie się 6. Siemano.